długo nic nie nagrywałem, bo możliwości wędkarskie były słabe, na lód nie można było już wchodzić, a na Psinku ciągle zaleka, widzicie jaki jest mocny wiatr, ale taka akcja dzisiaj będzie nietypowa. Próbowałem tam, ten lód jest taki gąbczasty, za chwilę przewrócę łódkę, silnik, popływam tutaj, gdzie tak widzę, że ten lód jest nie za mocny. Przygotuję sobie miejscówkę, może za jakiś dzień trochę pogoda się poprawi, bo jak nie pomogę temu lodowi, że tak powiem, się usunąć z łowiska, to będę jeszcze czekał bardzo długo. Tam już na południu Polski dawno wędkują, tutaj niektóre stawy jeziora też są odkryte. Głód wędkarski bardzo mocny, dlatego właśnie taka akcja. Początek filmu będzie z lodłamacza, a dalej już może się uda coś powędkować, dlatego taki wstęp, troszkę inny, działam. Próbowałem tam przy pomoście, on tam może ma 3 cm, nie powinno się w łódce nie stać, w razie czego mam taką osłonę naprzód i będę go kruszył po prostu tak, aby móc wędkować. Godzinę zajęło stamtąd tutaj wykuwanie, sorry, że dyszę, ale to nie jest lekka praca. Wykuję tu teraz i na tym zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli nawet mróz przyjdzie i zamarznie, to się przyczynię do tego, że bo teraz na wszystkich błotkach i jeziorach panuje przyducha, ryby padają, mam zgłoszenia od różnych prywatnych małych właścicieli wód, że ryba ogólnie zdycha, także to nawet troszkę im pomoże się dotlenić, jeżeli nawet nie wyjdzie z wędkowania nic, to pomogę im w ten sposób zapobiegnąć temu, żeby zdychły. Walczę. Akcja lodołama zakończona. Troszkę jestem zrąbany. Wyglądam tak, cały w lodzie, ale czego się nie robi dlatego, żeby móc wędkować. Zaraz łódkę zabezpieczę. Mam nadzieję, że to porąbane szybciej zejdzie. Słońce jednak świeci, ten cały lód na środku jest luźny. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze uda się tutaj powędkować. Akcja lodołamacz, dzień drugi. To co wczoraj kułem, niestety dzisiaj zamarzło. Tutaj z chłopakami Łukasz, Grzechu, zaraz odpalimy ciężki sprzęt i tu się żarty skończą. W tym tygodniu musimy być na rybach, widzicie jak tam Grzechu klepie, ten lód nie jest zbyt słaby, ale będziemy robić wszystko, żeby tutaj chociaż powstała taka zatoczka bez lodu i działamy. Zaraz wam nagram dalej, co będziemy robić. Akcja lodołamacz. Zaraz odpalamy, ale chłopaki tu trochę odkują. O, jakie kawły. Mają wprawa, pęka fest. Od jutra na plusie. O, walczymy. Akcja lodołamacz. Dwie pompy. Lód jeszcze wczoraj kuty, a zobaczcie jak przyrósł. Ale nie podajemy się. Walczymy. Ziarowcinko. 20 marca 2021. Mogę mieć wodery wzięte, ty. Kij się kończy. Końce, koniec sezonu zimowego. My chcemy łowić. Chłopy jak na dorszach. Oba jakie kawły, nie? Ciekawe ile ludzi w Polsce kruszy lód, żeby se powędkować, co? Myślę, że tylko my. Ta woda też pomoże nam. Taka akcja. Mowa. Chcemy wędkować tak, że każdy dzień z tą czystą na pewno to pomoże, w tym, że ten lód musi prędzej. Zaczynamy! Funek dance!
popłyniemy z drugiej strony. Lodołamacze! Nazad! Ja dostałem lodem. To co, ja płynę do was i będziemy dziobać i ciągnąć. Czekaj, jeszcze tu go rozwarstwię. Arktyka! Co wy znaleźli mój młot? Jo. Czekaj, ja podpłynę do ciebie. To wygląda coraz lepiej. Chłopaki, jak tam samopoczucie? Trochę my tego lodu jak w arendę. Kończymy akcję lodołamacz. Zobaczymy. Jutro i pojutrze ma być cieplutko. Ekipa. Dyszymy troszkę, ale to musicie wybaczyć. Teraz już jest fala na tym, co skuliśmy i tam już jest dziura na 100%. Już to nie zamarznie jest. Skute. No i teraz będziemy czekać tylko, żeby było już można wędkować.